Ciąg arytmetyczny AN określony dla n większego równego od 1 spełnia warunek A3 plus A4 plus A5 równa się 15. Wtedy wyraz środkowy A4 jest równy. W tym zadaniu skorzystamy z własności trzech kolejnych elementów ciągu. Jak mamy trzy kolejne elementy ciągu, załóżmy A, B oraz C, to zachodzi taka własność, że pierwszy plus trzeci, czyli A plus C na 2 daje wyraz środkowy, czyli B. Możemy to pomnożyć przez 2, czyli A plus C daje nam 2B. No to u nas w zadaniu, zobacz, mamy A3, A4, A5. Czyli możemy zapisać, że A3 plus A5 na 2 daje nam wyraz środkowy, czyli A4. Mnożę to stronami przez 2, czyli mamy A3 plus A5, to jest 2A4. I teraz tutaj zamiast A3 i A5 w miejsce tych dwóch elementów wpisujemy 2A4. Czyli mamy 2A4, dodać A4 daje nam 15. Czyli 3A4 to się równa 15, dzielimy przez 3, czyli 1A4 to jest 15 trzecich, czyli 5. Nasze A4 to jest 5, czyli odpowiedź A, to jest pierwsza metoda. Druga metoda, zamieńmy sobie zgodnie ze wzorem ogólnym na n-ty wyraz ciągu, czyli ze wzorem AN równa się A1 dodać N minus 1 różnic. Zamieńmy sobie wyraz A3, to będzie A1 dodać 3 minus 1, czyli 2 różnice. I wyraz A5 zamieniamy, że to jest A1 dodać 5 odjąć 1, czyli 4 różnice. I wtedy co otrzymujemy? Ta nasza suma A3 plus A4 plus A5 równa się 15. Może być zapisana jako A3 to jest A1 plus 2 różnice. Dodać A4 to zapiszmy jako A1 plus 3 różnice zgodnie z tym wzorem. To sobie dopiszmy. A4 to jest A1 plus 3 różnice. I A5 to jest A1 plus 4 różnice równa się 15. Czyli po sumowaniu mamy 3A1 dodać 5 plus 9 różnic daje nam 15. Dzielimy przez 3. A1 plus 3 różnice to jest 5. A co to jest A1 plus 3 różnice? No to jest inaczej A4 wyraz. A1 plus 3 różnice to jest wyraz A4. Równa się 5. Mamy taką odpowiedź A.